rocznym sportowym bilansie. Mariusz Malinowski, sportowy bilans. Witam i zapraszam ze mną w studiu. Maciej Pelczyński i również witam serdecznie. Maciej Pelczyński, o chyba teraz nam, że tak powiem, po koszykarsku zafurczało. Zafurczało już. Tak, jakoś takie ostatnio nam powiedzenie się spodobało, że furczy siata, ale o tym jeszcze... Lub kompromitacja akurat tutaj z redakcją sportową. Słowo jest często używane, no nie wiem dlaczego, no ale jakoś tak wychodzi. A o tej furczącej siatce i co to może oznaczać? Będziemy przyjdzie jeszcze czas. Przyjdzie czas jeszcze przy tematyce koszykarskiej, oczywiście o tym wspomnimy, a w dzisiejszym programie przeniesiemy się m.in. do Barcelony na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej oraz pozostaniemy przy tym temacie i sprawdzimy przygotowania szczypiornistów AZS-UZ, którzy wczoraj rozegrali, wczoraj rozegrali turniej o puchar dyrektora klubu AZS-UZ. Zajmiemy się również zwycięskim meczem akademików w derbach ziemi lubuskiej. O, Zielonogórzanie pokonali STS Olimpię Sulecin 3-0. Nie zapomnimy również powiedzieć o koszykówce, bo Stalmet Zielonogóra wygrał ze startem Gdynia 80-67 i tym samym zakończył już w rundzie zasadniczej starcia z drużynami z Trójmiasta. To czego zaczynamy tym razem? Myślę, że od siatkówki, bo to chyba najważniejsze wydarzenie, oczywiście po Mistrzostwach Świata, ale najważniejsze w naszym mieście, jakie miało miejsce, bo w końcu były to derby, no i dwa, że sport akademicki. Wielki rewanż jeszcze, trzeba dodać i powiedzmy, że drużyna KU AZS-UZ Zielona Góra wygrała mecz z STS-em Olimpią Sulęcin 3-0. Jednak ten wynik nie pokazuje, że mecz był bardzo zacięty, bardzo wyrównany. Gra toczyła się o każdą piłkę, jakby grali o jakiś super puchar. To może w takim razie ja przytoczę wyniki w poszczególnych setach. Pierwsza odsłona 25-21, druga 30-28 i ostatnia na nasze szczęście 27-25, a więc dwa razy graliśmy na przewagi. Graliśmy dokładnie dwa razy na przewagi, ale trzeba dodać, że był to trudny rewanż. W pierwszym meczu, gdy nasi siatkarze pojechali do Sulęcina, przegrali tam 3-1 na ciężkim parkiecie, gdzie kibice akurat z tamtejszej Olimpii bardzo głośno dopingowali swoją drużyną, więc bardzo udany rewanż, ale naprawdę było ciężko. W szczególności na samym początku zauważyłem, że chyba obydwie drużyny bardzo podchodziły do tego meczu bardzo ambicjonalnie. To pierwsze piłki nie wychodziło, coś zagrywka cały czas leciała w siatkę, coś nie szło, ale dopiero po jakichś chyba 3 minutach wreszcie się rozegrali chłopacy i mogli się naprawdę oglądać piękne widowisko przy ulicy Szafrana. No i chyba najbardziej drugi set pokazuje, że mecz był bardzo zacięty. Pojedynek skończył się 30-28. Siatkarze AZS-u nawet przegrywali już 4 punktami, ale jednak pod koniec tego seta udało im się pokazać, że są lepszą drużyną, no i zakończyli to, wygrałem 30-28, więc to pokazuje, że naprawdę było dużo emocji na hali akademickiej. No trzeci set też poszedł po naszej myśli, na szczęście wygraliśmy 27-25, jednak też nie było tak łatwo, gra na przewagi, ale chyba psychicznie się okazaliśmy dużo lepsi, no i dzięki temu wygraliśmy 3-0. W takim razie posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział, jak tu ma zapisane, Zasowski Wiktor, a więc AZS-UZ Zielona Góra. Na początku tak graliśmy, jak jeszcze chyba byliśmy myślami przy tym meczu jak ze Szczecinem albo jak w Kaliszu, bo jednak szukamy tej formy, nie możemy jej dobrze znaleźć, ale myślę, że ten mecz pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku i później już zaczęliśmy swoje grać po tym pierwszym secie, jednak myślę, że nasza dobra gra spowodowała to, że oni popełniali dużo błędów, graliśmy konsekwentnie swoje, graliśmy tak mniej więcej na 80%, 70% i to wystarczyło dzisiaj na Sulęcin. No to na szczęście, że wystarczyło. No pewnie, że tak. W sumie siatkarze mogli pokazać więcej energii użyć w tym meczu, bo przed nimi czeka teraz 3-tygodniowa przerwa. Dopiero zagrają 9 lutego z Orłem Międzyrzecz w kolejnych derbach ziemi lubuskiej, więc tych derbów jest bardzo dużo w tym sezonie. Praktycznie co drugi mecz są to derby ziemi lubuskiej, więc cały czas są emocje. No i też nasi zawodnicy mieli bardzo ciężki taki, no, 3 spotkania ze sobą, bo pierwsze spotkanie, no tak jak mówiliśmy, derbowe mieli z Żaganiem. Na szczęście wygrane po tiebreaku, później w Szczecinie, tydzień później, no, mecz przegrany, no i od razu następnego dnia w Świnoujściu, no i teraz znów bardzo wymagający przeciwnik, a więc odpoczynek zasłużony na pewno. No właśnie, jeszcze powiem o tym meczu ze Świnoujściem, no, wygrana 3-0 to też takie zaskoczenie, bo każdy wie z kibiców, który przychodzi na halę przy Szafrana, że akurat Zielonogórzanie zawsze mieli problem z tą drużyną, no i wreszcie udało się wygrać 3-0, no i pokazali, kto tutaj jest lepszy, no i jest oczywiście na uczelni, a nie w szkole mistrzostwa sportowego, więc to też
pokazało, że chyba idzie wszystko w dobrą stronę z naszymi akademikami. Na szczęście teraz 3-tygodniowa przerwa akurat, bo sesja już za pasem, już chyba czują oddech smoka, oddech profesorów, tak to nazwijmy, a więc na szczęście będą mogli odpocząć, bo wiemy, że w tym okresie nasi zawodnicy, no wiadomo, nieco gorzej się przeważnie prezentowali, no ale przejdźmy do tego spotkania. Teraz przyjmujący drużyny przyjezdnych Grzegorz Pabich. No brakowało może też szczęścia. Mi się wydaje, że szczęścia, bo umiejętnościami podobne, dwie drużyny. No nie, no nasze błędy głównie w końcówkach, jakieś przebite piłki proste na drugą stronę, dużo zepsutych zagrywek. No i też Zielona Góra dobrze w obronie w końcówkach, dużo piłek ubitych. No to im brakowało szczęścia, to znaczy, że my go mieliśmy, no tak to nazwijmy. No tak jest, no nie mogą mieć szczęścia obydwie drużyny, bo chyba wyniki by się kończyły tak jak ten drugi przynajmniej. Wiecznym remisem, no i grom na przewagi, to tak jak w drugim secie, 30-28 i każda drużyna miała trochę szczęścia, trochę pecha, no i wygrywa kto ma więcej tego szczęścia. No więc jeszcze przejdźmy w takim razie do pomeczowych wypowiedzi, teraz kogo my tu mamy, już spoglądam w naszą rozpiskę, no i patrz, i zaginęła mi. No widzisz, chyba też się szykujesz do tej sesji, ale nie możemy tutaj pokazywać, że zbliża się sesja. My cały czas jesteśmy na najwyższej formie, na najwyższych obrotach. Mam. Mikołaj Mariaskim w takim razie, posłuchajmy. Myślę, że dzisiaj przede wszystkim wygraliśmy zespołowością, bo dzisiaj co trener nie wpuszczał, to wszystko wychodziło. I zmiany na przyjęciu do tyłu i Przemek Kępski po półsata graliśmy dzisiaj i Mateusz Kaźmierczak i Dominik Wrotkowski w ostatnim, to chyba kluczem do zwycięstwa było to, że graliśmy dzisiaj całą dwunastką. Zespół z Sulęcina dzisiaj troszeczkę pod kreską, tak mi się wydawało z boku. Napalaliśmy się, kurczę, i w Szczecinie nas zespół ze Szczecina 3-0 zbił. Już jak my to podsumować, no widzimy napis na drzwiach z playoffami, ale to trzeba do tych drzwi jeszcze wejść. Mamy 3 spotkania, 2 u siebie na hali nie przegraliśmy meczu. Jesteśmy mocni u siebie, bo mamy teraz, gramy naprawdę całym zespołem, ten od 2 spotkań czy 3 rotuje składem, więc trzeba naprawdę dobrze grać, żeby wywalczyć sobie miejsce w 6 i chyba to jest nasza siła teraz, zespołowość i mam nadzieję, że będzie tak do końca i Zielona Góra po 3 latach wróci do pierwszej czwórki. Pauzujemy 2 mecze, mamy troszeczkę przerwy, troszeczkę się podleczymy i czekamy, co raz zrobią inni. My mamy 26 punktów, ale zespół z Żegania, z Sulęcina, z Kalisza grają między sobą. Zobaczymy, co tam się poukłada w tabeli. Czekamy, obserwujemy i zobaczymy. No właśnie, takie mecze, jak tak będziemy grać cały czas, naprawdę wróży to bardzo dobrze naszej drużynie. No trzeba również dodać o kibicach z Sulęcina, którzy są bardzo zaangażowanymi fanami. Nawet przyjechali do Zielonej Góry, garstka kibiców rozwiesili swój baner Olimpia Sulęcin i nawet zauważyłem, w niektórych akcjach nawet pomagało to może grupka paru kibiców, ale potrafili się skupić i wszyscy razem dopingować swoją drużynę i to też pokazuje, że w tej drugiej lidze jednak są emocje, przyjeżdżają kibice, no i aby tak też kibice Zielonej Góry jeździli do innych miast i kibicowali swojej drużynie. No, byłoby dobrze, żeby chociaż kibicowali i u nas w hali, bo czasem tego dopingu brakuje, tak jak chociażby meczu z Żaganiem, no drużyna przyjezdnych, no kibice tej ekipy, większy tutaj hałas, jakieś tam wsparcie prezentowali dla swojej ekipy, u nas nieco gorzej, no ale ogólnie powoli się rozwija. No. Ale kibice przychodzą, ale właśnie tego brakuje jeszcze takiego zaangażowania, żeby pomogli swoim zawodnikom, po prostu no siedzą i oglądają ten pojedynek. Wystarczyłoby nawet, by zaczęli klaskać, to też już byłoby taką poprawiło atmosferę, bo jak rozmawiałem z niektórymi siatkarzami i mówią, że parę lat temu akurat była grupa kibiców, która potrafiła ich akurat zmotywować, akurat my z Mariuszem wtedy pomagaliśmy naszej drużynie i właśnie mówią, że brakuje takiego czegoś wsparcia ze strony kibiców, bo mówili, że właśnie kiedyś, gdy walczyli też o awans, ale jednak nie udało im się, to było takim dużym plusem w czasie ciężkich meczy i potrafili nawet przegrywając wyjść na prowadzenie i mówili, że akurat w kibicach jest duża moc. No i właśnie, niech tak będzie. No w takim razie zobaczmy, czy i moc była z Łukaszem Hajcem, a więc STS Olimpia Sulęcin. Dobrze, no spodziewaliśmy się tutaj 5-osobowego meczu. Troszeczkę zawiedzeni wyjeżdżacie na pewno. No zawiedzeni z wyniku, no bo nawet nie zdobyliśmy żadnego punktu, powiem tak, a no gra naprawdę, gra była bardzo dobra z obu stron. Nie mogę odmówić mojemu zespołowi braku ambicji, woli walki. No zadecydowały szczegóły, przede wszystkim u nas, no nie funkcjonowała mocna zagrywka z wyskoku. Zaskoczyli was czymś tutaj gospodarze? Nie, powiem szczerze, że nie, wiedzieliśmy doskonale, no. Ale dzisiejsza siatkówka tak wygląda, no kto ma zagrywkę, kto
kto potrafi odrzucić przeciwnika od siatki, temu się gra lepiej w bloku, w obronie. No i tak było. No, Zielona Góra, no, w każdym secie poszedł, który chłopaki zaskoczył tą zagrywką, zrobił jakąś serię, 2-3 punkty. Oni mieli trochę więcej szczęścia. Jak nas gonili, to dwa razy piłka wpadła po siatce nam w boisko. No i to takie, no, takie szczęście troszeczkę. No i no, przede wszystkim u nas nie funkcjonowała zagrywka. Zgodzić pan z trenerem Paluchem, że ta druga liga jest no, w tym sezonie bardzo wyrównana? No tak, no bardzo wyrównana. No jest 7 zespołów, które naprawdę każdy z każdym może wygrać i to już pokazały wyniki w naszej lidze. No i tak myślę, że będzie do samego końca bardzo ciekawie i tu trzeba walczyć o każdą piłkę. Będą niuanse decydowały o zwycięstwie. A więc dobra sytuacja naszej drużyny w ligowej tabeli, jakoś to wszystko idzie do przodu. Idzie do przodu, ale trzeba również dodać, że mamy jeden mecz do przodu, zagraliśmy właśnie mecz awansem ze Świnoujściem, już chciałem powiedzieć z Flotą Świnoujście, jednak to nie jest drużyna piłkarska, tylko siatkarska, no i dlatego też tak dobrze się prezentujemy w tej drugoligowej tabeli. Ale jak spoglądam na tabelę, nawet jakbym odjął nam te punkty za zwycięstwo, to i tak nie było źle. No właśnie, a więc powiedzmy jeszcze kilka słów o tych wynikach, jakie miały miejsce w miniony weekend, jeżeli chodzi o drugą ligę siatkówki. Orzeł Międzyrzecz przegrał z Morzem Szczecin 1-3, Krispol Września też przegrał z MKS-em Kalisz 1-3, Gorzów Wielkopolski z Sobieskim Żagań zagrają mecz 9 lutego, a LOMS Świnoujście pauzowało to spotkanie. Zanim przejdziemy do ligowej tabeli, to mamy dla naszych słuchaczy niespodziankę. Bilecik wstępu na mecz z Telmetu Zielonogóra z ekipą z Petersburga, a więc Eurocup w Zielonej Górze. Wielkie koszykarskie sportowe emocje. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 68 326 9696. No taki mecz obejrzeć na pewno każdy by chciał, biorąc pod uwagę, że no, ostatni mecz z Sewillą w hali teraz był niesamowity. Dokładnie, w szczególności, że to jest akurat bardzo europejski basket, na który można pójść poglądać, jak to po prostu drużyny grają na Europie. Naprawdę mecz będzie na najwyższym poziomie, bo wiadomo, że nasza drużyna gra wyśmienicie w sumie na europejskich parkietach. Nawet ten ostatni przegrany mecz w Rosji. No, pokazał, że potrafimy. Potrafimy, jak chcemy, potrafimy wygrać. Nawet ten mecz, który był teraz ostatnio, pokazuje, że jesteśmy dobrą drużyną, potrafiliśmy wykorzystywać niektóre akcje naprawdę bardzo efektywnie. Ale o koszykówce jeszcze będziemy oczywiście tutaj mówić. Przypomnijmy, numer 68 326 9696, to jest numer, jaki możecie zadzwonić w zamian. Oczywiście my wam prezentujemy wejściówkę na to spotkanie i przejdźmy do tej ligowej tabeli, którą już wcześniej wywołałem. Na starcie Krispol Września, pozycja numer 1, 28 punktów. Druga pozycja KU AZS UZ Zielona Góra, 2 oczka tylko mniej, a więc 26 punktów. MKS Kalisz 24. Z tyłu KS Orzeł Międzyrzecz oczek 5 i LOMS Świnoujście jak na razie żadnego punktu. W ogóle patrzę, to tylko dwa sety ugrali. No trudno, jakoś jeszcze licealistom w tym roku nie idzie, a były te, ta ekipa miała lepsze lata, gdzie tam potrafili wygrać wygrywać spotkania, więc jeżeli chodzi o siatkówkę, to tyle w sportowym bilansie. Po krótkiej przerwie wrócimy do naszego programu. Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie, przynieś mi tęczę, ja z tobą znowu latać chcę. I poruszamy znów powietrze, gdy razem rozpędzamy się, dotykiem zaginamy przestrzeń. Mamy co chcemy, siebie mamy, więc w tym całym zwariowaniu serc i w całym tym szaleństwie dobrze wie. Nie zatrzyma nas już nic. A więc wyjątkowo szybciej powracamy do sportowego bilansu, bo mamy telefon, mamy słuchacza. Dzień dobry. Dobry wieczór. A właśnie, dobry wieczór. Cześć, powiedz, jak tam nastawienie na najbliższy mecz z Telmetu Zielonogóra z ekipą z Petersburga? No, ciekawe spotkanie na pewno. Na pewno ciekawe i liczymy na sukces. Oczywiście. Jeśli z taką drużyną jak Kumeń, żeśmy tam powalczyli, bo była walka. No była. Była walka do ostatniej chwili, przecież tam było 6 punktów, nie? Żeby nie ten faul szeroki, to tam naprawdę niezły wynik osiągnęli chłopaki. Ale nawet pokazaliście w tym ostatnim meczu u nas na hali CRS-u z Sewillą, że potrafią walczyć, tak, grać o każdą piłkę, no więc wszystko przed naszymi zawodnikami. Tak, właśnie. Więc rozumiem, spodziewamy się ciekawego meczu. Mógłbyś jeszcze wytypować wynik? No,
konkretnie to nie, ale liczę, że tak te 8-10 punktów, no, dla nas. Bardzo dziękuję w takim razie za telefon. Zostań jeszcze na linii, realizator powie ci, w jaki sposób możesz odebrać nagrodę. Dzięki. Po krótkiej przerwie powracamy do sportowego bilansu, wracamy do koszykarskich emocji, których już tutaj zapowiadaliśmy, a więc starcie z bardzo, bardzo słabszym, dużo słabszym rywalem z Telemetu Zielonogóra kończy się z wynikiem 80-67. Zielonogórzanie wygrywają pierwszą kwartę 22-8, następną 18-11, trzecią niespodziewanie przegrywamy 18-20. I ostatnią również 22-28. Dobry początek naszego zespołu. Niektórzy nawet w hali zastanawiali się, czy drużyna przyjezdnych wyjdzie w ogóle z 30 kilku punktów. Okazało się, że wyjdą i to dużo więcej i jeszcze nam nawet w pewnym momencie stracha napędzą. Tak właśnie wyglądało to spotkanie. No kilka efektownych akcji w tym spotkaniu było, ale zanim do nich przejdziemy, warto chyba powiedzieć kilka słów, że był to mecz według mnie dużej ilości błędów. Dokładnie, ja bym powiedział, że to był chyba taki jeden z gorszych meczy z Telemetu Zielona Góra. Był bardzo nudny, dużo błędów. W pierwszych minutach nawet z obydwu drużyn nie potrafili rzucić kosza, po prostu piłka wylatywała, no jakoś się odbijała niefortunnie. No i to taki mecz no był, też, był średni. No, no i też drużyna przyjezdnych nie za bardzo tak się prezentowała. No, pierwszej nie za bardzo. No, w szczególności tak, w pierwszej połowie nic im nie wpadało. Potrafili wejść nawet pod kosz bardzo dobrze, mieli dobre pozycje, nie potrafili akurat tego wykorzystać. Wiem, że w pierwszej kwarcie mieli na skuteczność rzutu za 2,30%, więc to jest naprawdę, czy nawet niższą skuteczność, więc to pokazało, że naprawdę im nie szło w tej pierwszej kwarcie, dlatego też ten wysoki wynik dla naszej drużyny 22-8, ale wynik powinien być dużo wyższy, bo też mieliśmy dużo błędów. Ogólnie cała gra polegała, dużo razy traciliśmy piłkę 17 razy, start stracił 20 razy, więc naprawdę wiele piłek straciliśmy niepotrzebnie. W drużynie przyjezdnych takim jasnym punktem, no powiedziałbym taką jasną latarnią i to rzeczywiście i to wieżą taką. Taką wieżą, latarnia to naprawdę najbardziej oddaje obraz tego zawodnika. Robert, nie wiem czy dobrze przeczytam, bo po izraelsku za bardzo nie mówię, Rothbard, chyba tak to się wymawia. No właśnie. Myślisz, że tak się wymawia? Musi tak się wymawiać. Mus, to mus. Ten zawodnik rzeczywiście mocno nam tutaj namieszał pod koszem. Z tym graczem rywalizował Dejan Borowniak i tą rywalizację zdecydowanie przegrał, bo nasz Serb nie potrafił ani za bardzo piłki zebrać, bo Zbiórek na swoim koncie zanotował 4, a rzucił tylko 2 oczka, a ten zawodnik z Izraela drużyny startu na swoim koncie zanotował aż 21 punktów i piłkę zebrał 9 razy. No jeszcze muszę dodać, że jedynie Borowniak zdobył punkty z rzutów osobistych 2-2, no a rzuty z pół dystansu pod skosza miał 4 próby, 0 w trafień, więc to pokazał, że chyba się wyszczelał, ale nie można mieć mu za złe tego, ponieważ w poprzednich meczach naprawdę prezentował się jako pierwsza strzelba w drużynie z Telemetu Zielona Góra, więc w tym meczu no, mógł być gorszy, był dużo słabszy rywal, mógł sobie pozwolić na takie coś, więc to pokazuje, że chyba w tym meczu środowym znowu powróci po takim gorszym meczu, no trzeba się wreszcie wybić. No to, to Uroš Mirkovič mówi, że nigdy nie może być tak, że ciągle idzie ci dobrze albo ciągle idzie źle, zawsze musi być jakaś minimalna fala. A więc jeżeli teraz było pod górkę, no to teraz będzie innej opcji nie ma po prostu. No ciekawe, że tak samo myśli Kamil Hanas, a więc posłuchajmy. Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa.
Zagraliśmy bardzo, myślę, z dużą energią i dobrze w obronie w pierwszej połowie i chcieliśmy do końca w ten sposób grać, troszeczkę czwarta kwarta słabsza, ale myślę, że na koniec możemy być zadowoleni. Teraz trzeba się skupić na następnym meczu. Podziękowania dla kibiców, jak zawsze. Dokładnie, tutaj poruszyliśmy jeszcze temat akurat podczas tego dźwięku, że chyba trzeba wyróżnić Quintona Hosleya, który naprawdę w ten mecz zanotował bardzo dobre statystyki. Rzuty za 2 na 2 celne, 100%. Rzuty za 3 na 3 trafił 2, ponad 66% skuteczności. No więc pokazało, że naprawdę był takim liderem w tym meczu. No bo w ostatnio, tak jak już jak pamiętam, nie za bardzo się spisał w naszej lidze tam tych punktów w jednym z tam z meczów, ale teraz rzeczywiście dorzucił sobie. No jeszcze trzeba powiedzieć, że dorzucił punktów za jeden punkt z rzutów osobistych, 8 na 8, również 100%, więc naprawdę ten mecz był bardzo dobry w jego wykonaniu. Nawet mogliśmy zobaczyć naprawdę... Pięknego danka. Pięknego danka, już chciałem, właśnie szukałem tego słowa, jak to podkreślić, ale to naprawdę było, mogliśmy poczuć trochę tej piłki z za wielkiego oceanu, z NBA, ale też powiem, że taką perełką... I właśnie, tutaj jest akurat... ten temat tej furczącej siaty, jak my to nazwaliśmy, bo tak sobie wyobrażaliśmy, że taki dźwięk, jakiś taki dziwny, taki oddaje siatka, jak zaprezentował nam chyba najpiękniejszy wsad, nawet niektórzy powiedzieli, w jaki był w hali CRS w tym sezonie. Powiem szczerze mówiąc, to chyba był najlepszy wsad, który mogłem zobaczyć na hali CRS-u podczas meczu, bo na rozgrzewce wiele można zobaczyć takich wykonaniów wsadów, ale ten naprawdę połączenie... A tutaj mowa jest o tym, gdy Mantas Czesnawski i Rob Jones poszli na kosze rywala, w trumnie stał jeden z przeciwników i pięknie podrzucił Mantas Robowi piłkę do góry, złapał to i... To tak zwanym ale-upem, no i zakończył power dunkiem, naprawdę to wyglądało... Z całych sił grzmotnął piłkę w ziemię, oczywiście przez siatkę. Ale w sumie tak czekaliśmy, na jak wchodzi Rob Jones na parkiet, że go stać na te dunki, na te wsady, no i wreszcie doczekaliśmy się, kiedy on potrafi w efektownym sposób zapakować piłkę, albo nawet w pięknym stylu, gdy z pół dystansu przeszedł kosz i rywali i zakończyć swoją akcję rzutem za dwa. Dobrze, a więc w takim razie przenieśmy się teraz do obozu rywala, szkoleniowiec drużyny przyjezdnych. Pokazali, że w tej chwili są jedna z najlepszych drużyn w Polsce i w pierwszej połowie po prostu nam nie dali szansy do tego, żebyśmy cokolwiek zagrali. Jednak jak troszkę się zorganizowaliśmy w drugiej połowie, no to bym chciał teraz w tym momencie swoim zawodnikom pogratulować za to, co pokazali w drugiej połowie i mam nadzieję, że w przyszłych meczach będziemy w stanie to zagrać przez 40 minut. To był Dawid Dedek, szkoleniowiec drużyny przyjezdnych. No i chyba muszą trochę potrenować przyjezdni. No muszę, ale trzeba też powiedzieć, że nasza drużyna dobrze się pokazała, w szczególności nasz kapitan Kamil Hanas 16 punktów, Walter Hodge 14. No ogólnie graliśmy jako cała drużyna, każdy zdobywał punkty, nawet na parkiecie mogliśmy zobaczyć Radosława Trubacza, więc to też pokazuje, że mecz cały czas panowaliśmy nad tą piłką, no i był po prostu bezpieczny wynik i mogliśmy pokazać, na co nas stać. No jeszcze Milosz wszedł na boisko, no i to jest też dla mnie ważne, bo kibicuję temu zawodnikowi, który nie zna języka angielskiego, więc czasem ma problemy, aby z kimkolwiek w drużynie się dogadać. Trzeba mu go tam pomagać, mu tłumaczyć. Nie wiem, chyba Serbowie mu pomagają w tej komunikacji. Często siedzi na ławce, ale przesympatyczny gracz. Zawsze wychodzi, przybija piątki, gdzieś tam próbuje tak ciepło o tej drużynie mówić, gdzieś tam tak pokazuje tego ducha. Niezwykle sympatyczny zawodnik. Miałem z nim przyjemność akurat rozmawiać. Nie wiem, dlaczego akurat udało mi się zrozumieć, przeprowadzam wywiad tutaj dla naszego radia, on tam po czarnogórsku, a więc udało się przetłumaczyć. Był bardzo zadowolony, że mógł porozmawiać w swoim ojczystym języku. No właśnie, ogólnie jak tu mówisz o tej atmosferze, to właśnie o to chodzi, nawet gdy nie wychodzi się na parkiet, no żyć z tą drużyną cały czas. Michał Uwalin praktycznie na każdej konferencji prasowej mówi, że najważniejszy jest akurat duch drużyny, żeby współpracować, żeby nawet gdy przegrywamy, żeby drużyna była zgrana ze sobą, czuła się dobrze, no i wtedy są też wyniki. No i nawet te porażki aż tak nie bolą. Dobrze, a więc w takim razie przejdźmy teraz do obozu, czy pozostańmy przy obozie rywala, zawodnik drużyny przyjezdnych. Może nie przespaliśmy, ale zagraliśmy słabo w obronie. Druga połowa była w ogóle inna, znacznie lepsza od pierwszej. Tak jak Kośno wspomniał w szatni, za tydzień mamy też ciężkiego przeciwnika. Także mam nic tylko pogratulować drużynie z Telmetu. Musimy się skoncentrować na
już na meczu w niedzielę z Turowem. No, powiem jeszcze, co tutaj zauważyłem, że Marcin Sroka tak jakby nie jest Sroka. No, to tak samo jak... Nie latał. No, nie latał, ale też udało mu się jedną trójkę akurat wrzucić. Na sześć. Na sześć, no jednak no, miał próby, no, ale też nie można powiedzieć, że jest to zły gracz, bo też miał swoje ważne mecze, kiedy potrafił dorzucić te swoje punkty, które były na... Czyli rozumiemy, patrzymy na to tak, że teraz przyszedł niewielki dołek po to, żeby w środę tego dołka nie było, a powiem więcej, że była góra. Ale też można powiedzieć, jakie o to właśnie chodzi, gdy jeden zawodnik, no coś mu nie idzie w czasie tego meczu, to zastępują go pozostali zawodnicy i o to chodzi chyba w drużynie, gdy ktoś ma gorszy dzień, żeby mógłby ktoś go zastąpić i w naszej drużynie, no jak patrzę na statystyki, każdy dorzucił coś do tej puli i no żeby wygrać 80 do 67 ze Startem Gdynia. Ale trzeba również dodać, że Start Gdynia nie jest to taka zwykła drużyna, nawet potrafi wygrać jednym punktem z Asseco Proką, mistrzem Polski, więc to też pokazuje, że nie można lekceważyć przeciwnika, ale też nawet było widać na parkiecie, gdy nawet przegrywali, nagle zrobiła się taki chaos na parkiecie, nasi zawodnicy nie potrafi nic rzucić, a właśnie Start Gdynia zaczął wychodzić i te rzuty za trzy i z faulem też parę wpadło. Dokładnie, więc też pokazał, że mogą zaskoczyć, ale no niestety te pierwsza kwarta chyba najbardziej zadecydowała o tej przegranie 22-8. No, tak się nie powinno robić, jak chce się walczyć o punkty. No jedynie mogli gonić, ale żeby nadgonić taką przewagę, jaką Stelmet uzyskał, no jest naprawdę bardzo ciężko. No i właśnie o tych połowach również powiedział na konferencji prasowej Michał Owalin. Chciałbym pogratulować obydwu drużynom za grę fair play. Zrobiliśmy bardzo dobrą robotę na koniec tego spotkania. Pierwsza połowa też była dobra dla nas. Zawodnicy czuli dobrą energię, co było widać na parkiecie. Druga połowa nieco gorsza, co można zobaczyć po wynikach. Było to spowodowane bardzo dużą rotacją na parkiecie naszych zawodników. Ale jeszcze raz chciałbym powtórzyć, jak zawsze, że dziękuję swoim zawodnikom za grę, za dobre spotkanie. No właśnie, o tej rotacji można powiedzieć, że naprawdę grali prawie wszyscy zawodnicy, oprócz no, Pawła Jasnosa, który siedział na ławce, ale jednak go chyba długo nie zobaczymy na parkiecie no, raczej nie. Tauron Basket Ligi, ale no, naprawdę wszyscy zawodnicy grali w tym meczu, więc to pokazuje, że naprawdę były duże rotacje. Właśnie akurat mi się podobało w tym meczu, że jest dużo rotacji, każdy zawodnik mógł odpocząć, no i właśnie pokazywać takie efektowne danki, akcje, bo mieli po prostu siły na to, a nie grać cały czas na przykład jedną piątką czy siódemką, jak często bywało w meczach, że siedmiu zawodników praktycznie przegrało cały mecz. A ja już tutaj krzyczą nam do słuchawki, że mamy połączenie z Barceloną, a więc do tematu piłki ręcznej. Za chwileczkę sobie przejdziemy jeszcze ligowa. Tabela na czele PGE Turów, Zgorzelec punktów 30, Stelmet wicemistrzem, jak no, może nie wicemistrzem, ale wiceliderem, tak to nazwijmy lepiej, bo mistrzem to jeszcze może będziemy. 29 Oczek, trzecia pozycja Trefl, Sopot na końcu, Rosa Radom 12 pozycja, 20 punktów, Kotwica Kołobrzeg 22 i my tak naprawdę możemy liczyć się na to, że rywalizować o te playoffy jeszcze będzie, no takie szanse na rywalizację ma 7 albo 8 drużyn, bo niewielkie są różnice w tabeli. No i w najbliższą sobotę czeka nas kolejny mecz z AZS-em Koszalin. Jedziemy na wyjazd. No, na każdym parkiecie wyjazdowym jest bardzo ciężko. No i będziemy walczyć o te kolejne ligowe punkty. Tym bardziej, że będziemy zmęczeni, bo w środę jest ciężkie. No, wydaje mi się, że to będzie ciężkie starcie właśnie z Petersburgiem. Teraz krótka przerwa. Po niej zajmiemy się już piłką ręczną. She ain't got your love anymore. Rumor has it. Rumor has it.
one you're leaving her for. But in my ear, tell a story that I cannot bear to hear. Just 'cause I said it, it don't mean that I meant it. People say crazy things. Just 'cause I said it, don't mean that I meant it. Just 'cause you heard it. He's the one I'm leaving you for. Po krótkiej przerwie powracamy do sportowego bilansu, no i teraz czasy na te emocje międzynarodowe, tak je nazwijmy. Dokładnie, przenosimy się do wielkiego świata piłki ręcznej, do Mistrzostw Świata w Hiszpanii. No i chyba bardzo wielkie wydarzenie. Mamy Janka czy nie mamy Janka? Mamy Janka, halo, halo Janek, jak tam powiedz w Barcelonie? Dzisiaj piękne emocje i w tamtej hali, i też na naszej antenie. No coś nam Janek uciekł, no ale przynajmniej mamy tę namiastkę tego, co w hali się dzieje. No to może to powiemy o meczu z Węgrami. Będzie to 13 pojedynek pomiędzy tymi drużynami. Z 12 meczów tylko 3 razy przegraliśmy i to akurat rok temu na ostatnich Mistrzostwach Świata. I więc pokazuje, że chyba nasi będą chcieli pokazać i odgryźć się za tamte Mistrzostwa Świata. Ale zanim jeszcze powinniśmy mówić o tym meczu, zacznijmy zgodnie z tradycją od początku, bo tutaj widzę, coś nam umknęło, bo Janek nas wysłał nam z meczu swoją relację odnośnie meczu Polska-Korea, bo on też miał miejsce w miniony weekend i to było bardzo dla nas ważne spotkanie, a więc posłuchajmy relacji Jana Artajczaka właśnie z tego spotkania. Reprezentacja Polski w ostatnim meczu fazy grupowej wygrała z Koreą Południową 33-25. Innego scenariusza nikt sobie nie wyobrażał, jednak mistrzowie Azji wcale nie chcieli się tak łatwo poddać. Było fajnie w pierwszej połowie, w drugiej połowie oczywiście zaczęliśmy grać jak dzieci kwiatów i myśleliśmy, że Korea się przed nami położy i może pozwolą nam się bić dalej, i tak się nie stało oczywiście. Bo w takim meczu nie chodzi o technikę, tylko chodzi o to, żeby się po prostu skoncentrować, przyłożyć, zrobić to, co się robi najlepiej. To nie ma co za dużo mówić o technice, jak każde podanie do Bartka Jureckiego było bramką. Co więcej grać? Po co więcej coś grać? Szybcy i dynamiczni Koreańczycy od początku spotkania zastosowali system obrony 3-3, z którym zupełnie nie potrafili sobie poradzić biało-czerwoni. Dobra, czy no, to sprawia trochę problemów. Tam trzeba się bardzo mocno ruszać i to jest coś, z czym się nie spotyka na co dzień, to raz. A dwa, faktycznie pierwszy 15 minut potrzebowaliśmy, żeby się oswoić z tą ich graniem, bo faktycznie jest to niezwykle szybkie granie i czasem oparte na dużej dozie fantazji. Wiedzieliśmy, że jedziemy wszystko, to tu nie ma czasu na to, żeby odpoczywać, tylko tu trzeba biegać. Polska w 5 spotkaniach grupowych zdobyła 8 punktów i uplasowała się ostatecznie na drugim miejscu. W 1/8 finału spotkamy się z reprezentacją Węgier. Zremisowaliśmy w turnieju noworocznym, pamiętajmy, że to był tylko turniej przed tymi mistrzostwami świata. Na pewno jest to pozytywne, bo ci młodzi zawodnicy, którzy się u nas pojawili, uwierzyli, że z takim zespołem możemy walczyć. Chyba największym zagrożeniem to jest Nacz, bo jest to olbrzymia siła rzutu z drugiej linii. Tutaj na pewno na tym turnieju z tym mieliśmy problemy. On podobnie w tym turnieju gra bardzo dobrze. I bardzo twarda i mocna obrona ich. Oni mają kilku takich osiłków, którzy stoją w środku bloku i dosyć, brzydko mówiąc, biją. Mecz 1/8 finału Polska-Węgry w poniedziałek o godzinie 21:30. Z Saragosy dla Radia Index, Jan Ratajczak. To jeszcze był materiał z Saragosy, a teraz już przenosimy się do Barcelony. Jest tam Jan Ratajczak. Janek, czy mógłbyś powiedzieć, co dziś wieczorem czeka nas wszystkich fanów piłki ręcznej?
witamy z hali Palau Sandrze. Tutaj zakończyła się pierwsza połowa kolejnego z ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Na razie Słowenia prowadzi z Egiptem 19-11. O godzinie 21.30 będziemy świadkami pojedynku Polski z Węgrami i wtedy to właśnie biało-czerwoni pojawią się po raz pierwszy na parkiecie Palau Sant Jordi. Polacy są zadowoleni ze swojego osiągnięcia w grupie, choć z lekkim niedostatkiem po tej jednobramkowej porażce ze Słowenią. To właśnie oni mogli tutaj dziś walczyć przeciwko Egiptowi i z tym łatwiejszym oczywiście rywalem walczyć o ćwierćfinał. Jednak stało się inaczej, bo zagramy przeciwko Węgrom, przeciwko Madziarom, a więc ten pojedynek gwarantuje na pewno emocje i mam nadzieję, że emocje pozytywne dla wszystkich kibiców biało-czerwonych, a więc zapewnimy sobie zwycięstwem w meczu przeciwko Węgrom awans do ćwierćfinału. To na tyle, jeżeli chodzi o chwilę obecną. Powrócimy do Palau Sant Jordi po godzinie 21, a dokładnie o 21.30. No właśnie, kto by nie chciał, żeby Polska awansowała już do ćwierćfinału? No mi się wydaje, że są bardzo duże szanse, żebyśmy wygrali z Węgrami. Patrząc nawet na moje statystyki, patrząc... Ale karteczki tutaj z naszego ostatniego studia. Jak no, nigdy. No to Węgrzy są na 15 miejscu, ogólnie patrząc na medale, zdobyli tylko jedną medal i to srebrny. No my klasujemy się miejsce wyżej na 14, ale posiadamy już 3 medale, więc to pokazuje, że statystyki mówią, że jesteśmy po prostu lepszą drużyną. Ale statystyki nie grają. No właśnie, na ostatnich mistrzostwach przegraliśmy z drużyną z Węgier. Akurat walczyliśmy wtedy o 7 pozycję i również o wejście do ćwierćfinału. Nie udało nam się, no ale chyba tym razem przełamiemy tą złą pasę z Węgrami. A czy przełamiemy? O tym podobno może nam powiedzieć Sławomir Szmal, a więc posłuchajmy naszego bramkarza. Zremisowaliśmy w turnieju noworocznym, pamiętajmy, że to był tylko turniej przed tymi mistrzostwami świata. Na pewno jest to pozytywne, bo ci młodzi zawodnicy, którzy się u nas pojawili, uwierzyli, że z takim zespołem możemy walczyć. Chyba największym zagrożeniem to jest nacz, bo jest to olbrzymia siła rzutu z drugiej linii. Tutaj na pewno na tym turnieju z tym mieliśmy problemy. On podobnie w tym turnieju gra bardzo dobrze i bardzo twarda i mocna obrona ich. Oni mają kilku takich osiłków, którzy stoją w środku bloku i dosyć, brzydko mówiąc, biją przeciwników. Biją. Powiem ci, że ja na to spotkanie już się niecierpliwie. Bardzo bym chciał, żeby ono już było już teraz. O. Dokładnie też, nawet te powiedzenie Polak-Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. No ale tutaj raczej nie będzie braterstwa, raczej będzie walka o każdą bramkę, bo wiemy, że każda bramka jest na wagę złota. Nawet w meczu ze Słowenią mogliśmy pokazać, że gra się aż do ostatniej sekundzie, kiedy efektownym rzutem udało nam się wyjść na prowadzenie, no i wygrać to spotkanie, sobie zagwarantować wyjście z grupy na drugim miejscu. To tyle, jeżeli chodzi o tą taką siatkówkę, piłkę ręczną, międzynarodową, ale to nie jest koniec szczypiorniaka na naszej antenie, bo w minioną niedzielę miał miejsce w hali przy ulicy Profesora Szafrana noworoczny turniej o puchar dyrektora KU AZS-u UZ. Długa nazwa, ale pierwszy raz w Zielonej Górze i taka poważna obsada. Dokładnie, na takim dłuższą przerwę trafili szczypiorniści z UZ-u, no więc efektywnie spędzają ten czas, byli na obozie. Teraz mecz o puchar dyrektora AZS-u UZ Zielona Góra, więc no, naprawdę cały czas ćwiczą i się szykują do tej pierwszej, do drugiej ligi akurat, żeby walczyć o awans. A zawody toczyły się następująco. W pierwszym meczu półfinałowym Chrobry Głogów wygrał z Wolsztyniakiem Wolsztyn 34-24, a Śląsk Wrocław pokonał naszą ekipę 38-25, a w meczu o trzecie miejsce również niestety ulegliśmy ekipie Wolsztyniaka, tym razem 37-29, a Chrobry pokonał ekipę pierwszoligowca 29-22, a więc można by powiedzieć, że takie wyniki no przewidywalne. Jaka liga, taki wynik. Dokładnie, trzeba dodać, że te drużyny są dużo wyżej niż AZS, są w dużo wyższych ligach, więc naprawdę to było duże sprawdzenie dla naszych akademików. No i mi się wydaje, że warto grać takie mecze z lepszymi rywalami, bo wtedy łatwiej się nauczyć od kogoś lepszego od siebie, no i szybciej się łapie te akurat zagrywki, no i mogli się czegoś nauczyć chyba od nich. Jak Cyprian Kociszewski mówił, bardzo mu zależało, żeby zaprezentować się bardzo dobrze, gdzieś tam zagrać na jakiejś
ambicji, że on też potrafi grać w piłkę ręczną, pokazać tym kolegom z tych wyższych lig, że on też potrafi, no na pewno ambicjonalnie. A my wiemy, że potrafi. A na pewno wiemy, że potrafi, no i też nie lada gratka dla wszystkich fanów piłki ręcznej z Zielonej Góry, a posłuchajmy, co po tym spotkaniu nam powiedział, jak relacjonuje ten turniej Cyprian Kociszewski. Pierwszy mecz z mocniejszym rywalem, jakbyś mógł powiedzieć, jak ten mecz tam przebiegał, jak ty oceniasz? No, ocenić jak to można. No, w sumie ogólnie poszczególnych meczów nie ma co oceniać tak, jakby tak jakoś tam stawiać notę czy coś, tylko po prostu trzeba patrzeć po tym, że naprawdę bardzo fajne doświadczenie, fajne lekcje, wyciągnięte wnioski po tym turnieju, a jeżeli chodzi o spotkania, no to powiedzmy, że tam do jakiejś 8 czy 10 minuty jeszcze sobie nawet do połowy się trzymaliśmy, bo przegrywaliśmy chyba tylko 4 bramkami. Później Śląsk jakoś tam zaczął tam odskakiwać na większą ilość bramek, więcej jakichś błędów było w ataku, czego wynikiem były kontrataki zespołu z Wrocławia i no wynik no był taki, jaki no widać wszędzie na tych portalach, także stroga lekcja, ale na pewno wnioski zostaną wyciągnięte. Taki był cel główny tego turnieju, żeby nie grać z jakimiś tam gorszymi zespołami, podbudować, jak to się mówi, morale przed drugą rundą, tylko po prostu zmierzyć się z o wiele lepszymi przeciwnikami i to ma nam po prostu pomóc jakoś, żeby to zaowocowało na przyszłość. A drugie spotkanie z Wolsztynem, no to było zgoła odmienne niż to, co rozegraliśmy właśnie tam w Wolsztynie wcześniej. Przed tym obozem, na którym pojechaliśmy, chcieliśmy się zrewanżować, no jednak już przegrywaliśmy do przerwy bodajże 8 bramkami. Także tam Wolsztyn też poszedł ambitnie. Równie był zmęczony, tak samo jak i my po tych pierwszych spotkaniach, bo Wolsztyn grał tam z ekstraligowym Chrobrym Głogów. Także też mocno tam w kosz dostali, zostali jakoś poobijani. No ale Wolsztyn jest znany z tego, że tam w sumie dużo biega, nam troszkę sił zabrakło, tam pobiegali chłopaki, te kontry porzucali i z tego takie właśnie wyniki. A ty, tak zapytam ciebie bardziej personalnie, no miałeś może na tym turnieju taką dodatkową mobilizację, żeby pokazać się trenerom tych drużyn z wyższej ligi? No myślę, że nie tylko ja, to na pewno każdy w ogóle wychodzi na parkiet po to, żeby zwyciężać i przy okazji właśnie takich zespołów właśnie pokazanie się, chęć pokazania się, udowodnienia, że jednak ja, drugoligowy zawodnik, no niewiele mi brakuje, czy tam znaczy, no pokazuję tyle, ile mi brakuje. Robię wszystko na tyle, co potrafię, żeby udowodnić, że też potrafię grać w piłkę ręczną. Także tam jakieś tu też w głowie jakoś tam się działo, żeby zaprezentować się jak najlepiej i myślę, że to każdy zawodnik tak do tego podszedł, bo była naprawdę ku temu bardzo dobra okazja. No a więc zaprezentowali nasi się zawodnicy trenerom z wyższych lig, a kto wie, może gdzieś ktoś kiedyś zawędruje dalej, no oczywiście tego na pewno, bo możemy życzyć naszym akademikom. I tym akcentem kończymy sportowy bilans. Chyba Maćku, że masz coś jeszcze do dodania? No chyba już wszystko zaprezentowaliśmy, co mieliśmy do zaprezentowania, podsumowaliśmy cały weekend. A ja myślałem, że ty babcię pozdrowisz. No o tym trzeba, nie można o tym zapomnieć, że akurat dzisiaj jest Dzień Babci, pozdrawiamy wszystkie babcie. No i życzę chyba dużo zdrowia, to jest podstawa. Tak, pozdrawiamy babcie, wszystkich sportowców zielonogórskich. Sportowców, wszystkie babcie. Babcie, dobra. A babcia więc... to babcia. Tak, a więc... Trzeba wiedzieć, kto najlepiej gotuje, no, wiadomo, że odpowiedź jest prosta. Babcia? No babcia. No to jak babcia, to babcia, więc... I tym akcentem zakończymy dzisiejszy bilans sportowy. Takim babciowatym. Czy jak to ktoś mówi, babcinym? Chyba nie wiem, właśnie, dobrze, a więc... Może nie kompromitujmy się dalej. Właśnie, a więc bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Maciek Pelczyński. Mariusz Malinowski, do usłyszenia. Jedni rzucają za trzy. Inni krążą wokół toru. My po prostu bilansujemy. Podsumowanie weekendowych dokonań zielonogórskich drużyn. Tylko u nas, w klarownym i rzetelnym sportowym bilansie. Stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot.
just like a giant spotlight. The people follow the sign and sing.
hanging in.